Szanowni Państwo, produkuję niezależny, autorski film Ile Solidarności w Solidarności. Nurtują mnie pytania, kim byli i kim są obecni ojcowie i matki Solidarności? Dlaczego się tak pokłócili? Dlaczego nasze społeczeństwo nie jest solidarne? Proszę Was o wsparcie tego filmu. Był w tym strajku pewien element magii. Chodziłem po ulicach i krzyczałem Solidarność Lech Wałęsa. Krzyczałeś. Oczywiście, że tak. No kto wtedy nie krzyczał Solidarność Lech Wałęsa? Przez te 30 lat nikt nie nauczył się czymże jest praworządność. Bo jest to takie puste hasło, którego nikt nie rozumie. Praworządność są to rządy prawa. Są to procedury, które są po to, istnieją po to, aby rządzący, posiadający władzę, nie mogli krzywdzić innych, którzy tej władzy w tej chwili nie posiadają. Ja się pedałów nie boję, tylko się nimi brzydzę. Dlaczego pan się brzydzi? Przecież to jest taki sam człowiek jak pan. Tak samo wygląda. Nie jest taki sam, nie jest równy, jest zboczony. No to mówiłem to publicznie, że zdradził, no właśnie Solidarność, zdradził ideę. Oni nie są w stanie nic więcej po sobie zostawić, jak tylko te puste hasła. Wypiłby pan wódkę z Lechem Wałęsą, jakbyście się spotkali? Ostatnio nie, z Lechem Wałęsą tak nie, to takie pytanie, nie wiem, czy on był ze mną wypił. Nie umiał czytać ani pisać. I wobec tego i w 80 roku... Kto go nauczył? Dziewczyny, moja matka między innymi. Że ja wierzę w solidarność Polek i Polaków. Mówię, jedno pokolenie wyrżnąć. Ale jak w pień? W pień. Duch wolności w Polakach jest silny i przetrwa i tu się żadna autorytarna władza nigdy na dobre nie uda. Ten ruch Solidarności, ten karnawał Solidarności był to cud.